Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Będę dzisiaj mówić na temat kobiecej potęgi, potęgi kobiecości. To są takie naprzemienne sformułowania, jakie padają w moich treściach. I no, pewnie powinnam trzymać się jednego, ale bardziej chodzi tak naprawdę o kontekst, jaki nadaję tym słowom. I tym kontekstem jest ten zespół cech i jakości, jakie tak naprawdę nawet nie tylko chodzi o kobiety, ale w ogóle jako ludzie. Myślę, że mamy prawo w sobie odkryć, przywilej kultywować i tak naprawdę wielką wolność ku temu, ażeby być takimi ludźmi. I skupiam się na kobietach, ze względu na to, że po pierwsze sama jestem kobietą, po drugie, miałam bardzo długą, krętą, wyboistą, bolesną drogę ku temu, żeby rzeczywiście wejść na tę drogę i pozostać na niej. I skupiam się też na tym, żeby mówić właśnie o kobietach, ponieważ to, jak my kobiety się definiujemy, zmienia również i mężczyzn. Zmienia również jakości męskie w ludziach. Pomijając już może tę kwestię samego podziału na płeć, to jakości męskie i żeńskie mamy wszyscy. I skupiam się właśnie na tym, żeby mówić o kobietach. I chodzi mi w tym momencie o to, że jako kobieta wzrastałam w kulturze, która nie kultywuje specjalnie tego, żeby kobiety były odpowiedzialne same za siebie. Nie kultywuje też specjalnie tego, żeby kobiety cieszyły się tym, że są kobietami. Zawsze jest to obarczone jakimś wstydem, lękiem, winą, przedkładaniem potrzeb innych nad własne, bycie perfekcyjną w każdym możliwym zakresie i wtedy ewentualnie zasłużymy na miłość, uwagę, akceptację. Wtedy będziemy szczęśliwe, wtedy dostaniemy to, na co zasługujemy, ale musimy sobie najpierw zasłużyć. I teraz problem polega na tym, że to nie jest prawda. Problem numer dwa to jest taki, że nikt nas nie uczy tego, w jaki sposób odkryć prawdę o sobie. Ja wiem, że prawda jest takim bardzo relatywnym słowem, bo każdy ma swoją, ale zachęcam właśnie do tego, żeby każdy tę swoją odkrył, żeby jej doświadczył. Jest kilka cech, jest kilka jakości, które kobieta będąca w swojej potędze przejawia. I skupi się dzisiaj na pięciu. Pierwszą jest to, że kobieta nie oddaje władzy nad sobą żadnemu mężczyźnie, żadnym mężczyznom. I chciałabym ubrać to w jakiś kontekst w tej chwili. Rozmawiałam jakiś czas temu z klientką, która ma obecnie 35 lat i mieszka w dużym mieście i jej rodzice dokładają się do tego, ażeby opłacała swoje mieszkanie. I co miesiąc toczy właśnie wojny z tatą o to, żeby przelał jej tę daną kwotę na konto. I zasugerowałam mojej klientce, że dlaczego by nie postawić na to, żeby zbudować siebie na tyle solidnie i mocno, żeby nie musiała polegać na tacie, do którego dzwoni o pieniądze. Była dość poruszona tym. To znaczy, powiedziała w pierwszej chwili: ale co ty mówisz? Jak ja nie będę miała tej kasy od nich, to nie będę mogła tu mieszkać. Będę musiała znaleźć sobie jakiś pokój gdzieś tam, a przecież zasługuję na więcej. I tak, oczywiście, zasługujesz na więcej. I bardzo dziękuję Ci, moja droga, że pozwoliłaś mi się podzielić Twoją historią w tej chwili. Zawsze pytam moich klientów, czy mogę się dzielić historią. Ale w toku dłuższej dyskusji doszła do wniosku, że tak jak ją przeprowadziłam przez to, co widzę w tym momencie, jak i pokazałam to, co widzę, to przyznała, że faktycznie jest to odrobinę poleganie za bardzo na innych, a wręcz oczekiwanie, że oni będą przy niej i będą dawać jej te zasoby, na których jej zależy, w imię tego, że ona jest z nimi powiązana. I to powiązanie, to warunkowe powiązanie jest w pewnym sensie oddaniem władzy nad sobą. Ileż prościej by było w jej życiu, dla niej samej, być odpowiedzialną samą za siebie i być tą osobą, która spełnia swoje własne potrzeby. Oczywiście ona nie była tego nauczona. Była jedyną córeczką tatusia. Zawsze on o nią dbał. Zawsze jej powtarzał, że jakby co, to możesz prosić o pomoc.
A wręcz wychodził z góry z tym, żeby jej pomagać. Kupił jej pierwszy samochód, to on znalazł jej to mieszkanie, to on z mamą stali na baczność za nią, popychając ją w kolejne cudowne projekty i pracę jej marzeń. Nie wiedzieli tak naprawdę, że odrobinę powiązują ją ze sobą za bardzo, bo dziewczyna męczy się z tym, żeby być absolutnie samodzielną w tej chwili. Ale przyznała, że nie czuje w pełni kontroli nad własnym życiem, bo jest zależna wciąż od rodziców, mając 35 lat, nie zauważywszy tego wcześniej. I chodzi w tym koncepcie o to, żeby zwrócić uwagę na to, czy nie oddajemy komuś prawa do decyzji nad sobą w jakichkolwiek innych rejonach życia. Czy to jest kwestia na przykład łóżkowa, nie przekładając potrzeb partnera nad własnych. Czy to jest właśnie kwestia finansowa, czy tata decyduje o moich finansach, czy mój brat za często mnie nie doradza. Zwróć uwagę, jeśli jesteś kobietą, czy nie robisz takich rzeczy. Punkt drugi. Kobieta w swojej potędze kocha siebie bezwarunkowo. Tam nie ma będę szczęśliwa wtedy, gdy. Tam nie ma będę piękna wtedy, gdy zacznę chodzić na siłownię i schudnę 20 kilo. Tam nie ma czegoś takiego, że poczuję wreszcie się warta i wartościowa w momencie, kiedy jakiś facet powie mi, że mnie kocha. Tam nie ma takich warunków. Absolutnie nie. Są zdrowe zobowiązania, które płyną z tego, że taka kobieta stawia siebie jako priorytet, bo wie doskonale, że od jej 100% zależy całe jej życie, więc spełnia swoje potrzeby, bo wie, że może. I uczy się tego, bo wie, że potrafi. Bo jak nauczyła się chodzić, jeździć na rowerze, jak nauczyła się czytać, liczyć, jak nauczyła się ogarniać swoje podstawowe rzeczy, tak może ogarnąć resztę. I wchodzi w tę rolę ucznia i robi to. Uczy się tego. Kocha siebie bezwarunkowo. Miłość, która jest pozbawiona warunków, jest miłością, która jest relacją na całe życie. I taka kobieta wie, że zakochując się w samej sobie, otwiera furtkę do tego, żeby jej życie było piękniejsze. I w tym nie ma absolutnie ani krzty arogancji, ani krzty egoizmu. Kochanie siebie samego, kochanie siebie samej jest pięknym aktem odwagi i chyba jednym z najfajniejszych rzeczy, jakie można zrobić sobie jako człowiekowi, bo daje się przykład innym ludziom na to, kim można być. Osoba, która się kocha, jest dobrym przyjacielem, jest dobrą siostrą, jest świetnym pracownikiem, jest wspaniałym liderem, jest dobrym szefem, jest cudowną kochanką, jest wspaniałą partnerką. Jak o kimś takim można powiedzieć, że jest egoistą? Jeżeli patrzymy na siebie, to też widzimy siebie w innym człowieku. I to rozumiem przez miłość bezwarunkową. Kobieta w swojej potędze kocha się bezwarunkowo. Punkt 3. Kobieta w swojej potędze doskonale potrafi wziąć odpowiedzialność za siebie. I jeżeli, bardzo prosty przykład, ale jeżeli widzi ciastko na stole, a wie, że dba o linię, no to ona go nawet niespecjalnie zauważa, bo wie, że jeżeli je zje, to po pierwsze na moment kicha, po drugie za godzinę będzie bolała ją głowa. No i w sumie po co? Jej ciało jest na tyle fajne, piękne, dobre, jest dla niej wehikułem, przez który może doświadczać. Więc nie będzie go karmić czymś, co mu szkodzi. I to jest odpowiedzialne skorzystanie z wolności. Jest wybór, zjeść albo nie zjeść, ale jeżeli zjem, to będzie mi to szkodzić. Krótkofalowo i długofalowo, jeśli będę to powtarzać. Ale jeśli nie zjem, to tak naprawdę zrobię sobie przysługę. I ona widzi ten wybór. Bierze odpowiedzialność za niego. Jeśli popełnia czasem błąd, to bierze odpowiedzialność za niego również i widzi to jako okazję do nauki, jako lekcję. Albo spotyka mnie nagroda od razu za to, kim jestem i co robię, albo na moment mnie zaboli to, co robię. Poczuję wstyd, poczuję winę, może się przestraszę i może na moment wpadnę w jakieś stany pseudodepresyjne na chwilę. Ale za tym kryje się lekcja i wiem, że rodzi się w tym nowa jakość. I w każdej z tych sytuacji to jest win-win, tylko pierwszej przychodzi to od razu, a w drugiej przyjdzie za chwilę z tą lekcją, którą wyciągnę, w tej nowej jakości i mądrości, której właśnie nabieram. Na tym polega wzięcie odpowiedzialności za siebie. Czwarty punkt. Kobieta w swojej potędze jest bezbronna, jest niewinna i wie o tym, że jest niewinna
i potrafi się postawić w bezbronnej sytuacji. Potrafi powiedzieć wprost: nie mam pojęcia, co robić. Nie wiem, czego potrzebuję, ale wiem, że czegoś potrzebuję. Czuję, że jest coś, co mnie przerasta. Nie wiem, czy sobie poradzę. To jest, zdaje się, większe ode mnie. Nie mam pojęcia, czy sobie poradzę z tym. Potrafi to przyznać, potrafi rozpoznać sytuację, w której jest. Wie, że jest w tym sama i że to od niej zależy, co zrobi, ale robi to, co jest słuszne. Przyznaje się do tego. Nie rozgląda się na boki, żeby ktoś jej pomógł, żeby ją popchnął, tylko odważnie przyznaje, że ten punkt, w którym jestem, jest mój do przejścia i tak jak przechodziłam wszystkie inne, tak przejdę i ten. I albo mi się uda, albo będę dumna z tego, że próbowałam. I w tej bezbronności ona też ma świadomość, że w tej właśnie bezbronności jest źródło jej odwagi, jej największej odwagi. Każda kobieta, która urodziła dziecko, wie dobrze, że poród jest momentem, w którym nie ma kontroli nad jego przebiegiem. Można umieć płynąć z tym, co robi ciało w tej chwili, ale nie ma się kontroli nad tym. Nie ma się absolutnej pewności, jak będzie. Gdybyśmy mieli kontrolę nad takimi rzeczami, nad tak ważnymi, najważniejszymi rzeczami w naszym życiu, to w ogóle byśmy się nie bali. Nie byłoby czego. Ale te właśnie chwile, jak poród, jak śmierć kogoś bliskiego, jak nagła utrata pracy, jak kompletne odizolowanie się od ludzi wskutek jakiegoś działania albo wydarzenia. Te właśnie chwile, one świadczą o tym, jak bardzo jesteśmy silni. I kobieta w swojej potędze, będąc w takim położeniu, potrafi odpuścić tę kontrolę i potrafi przyjąć, że robi to, co potrafi, tak jak potrafi i będzie to robić, bo to jest źródło jej odwagi. I czuje się dumna z tego, że próbuje. I wychodzi z tego. I punkt 5. Kobieta w swojej potędze poddaje się najlepszej wizji siebie samej. Ona wie, kim jest najlepsza wizja niej samej. Ona się jej pyta, co zrobić w kluczowych momentach. I ona jej słucha. Ta jej wizja, ta jej istota przejawia się w tym, co mówi jej intuicja. I ona słucha tej intuicji, bo jej intuicja jest głosem niej samej z przyszłości, która to wszystko, co ona przechodzi teraz, ma już dawno za sobą. I taka kobieta potrafi posłuchać tego głosu. Potrafi go wyekstrahować i potrafi go zrozumieć. I słucha tego głosu. Wie dokładnie, na co ją stać, wie, na co zasługuje i potrafi poddać się temu procesowi, który wymaga takich zmian, aby doszła do tego, kim jest w istocie i dostała to, na co zasługuje. Kobieta w swojej potędze potrafi się poddać temu. Poddanie nie jest uległością. Jest aktem ogromnej odwagi, który łączy się z poprzednim punktem, bezbronnością. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam w tej chwili, rezonuje z Wami. Jeśli tak, to jestem przeszczęśliwa. Jeśli nie, to jest też okej. Pod opisem do wideo załączam też moje darmowe materiały: tantryczna medytacja serca i praktyka głęboka intymność. Obie one pozwalają wejść głębiej w istotę siebie i otworzyć się na bliskość ze sobą i z drugim ciałem. Na jedno z najbardziej wymagających bezbronności poddania sytuacji. Tych sytuacji, w których rodzi się potęga. Bardzo zachęcam. Kliknij, pobierz i baw się i ciesz się tym. Jeśli czujesz, że jest na Twojej drodze coś, co blokuje Cię przed czuciem tego w sobie, egzekwowaniem takich jakości i cech, napisz do mnie, porozmawiajmy, spotkajmy się. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, ale da Ci klarowność, gdzie jesteś i co możesz zrobić, żeby sobie pomóc. Z radością Cię wysłucham i doradzę. I tymczasem to wszystko na dzisiaj, a ja życzę Wam przyjemnego, dobrego, potężnie soczystego, fantastycznego czasu.